Witam, z tej strony poznański kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj na filmik z dużą puchą z FIFA 365 2017. Większość już pewnie widziała u innych, jak otwierali tą puszkę, u mnie to jest premiera. Na kanale dużej puszki jeszcze nie było. Cena takiej puszki to 31,90. Kupiłem ją w smyku. Zawiera 8 saszetek i 4 karty limitowane. Widzimy dystrybutorem Dante ze Szczecina. Wymyślili taki sposób zabezpieczenia. W poprzednich puszkach była cała folia na tym. Teraz sobie taką banderolkę wymyślili. Otwieramy puchę. Dwie karty limitowane są z przodu. 8 saszetek i pod spodem kolejne dwie karty limitowane. Tu mamy te dwie limitki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dwie limitki z dołu. Dwie limitki z góry. Pierwszą może tą limitkę już Wam zaprezentuję. Jest to Joël Veltman, Ajax Amsterdam. Obrońca, jak dobrze pamiętam, Ajaxu. Mamy tutaj taką instrukcję. Wypisane zespoły, które są tutaj do trafienia. Wszystkie zespoły są tak jak w zwykłej wersji FIFA 365. Nie ma jedynie reprezentacji. No to lecimy. 8 saszetek. Zobaczymy, co się tutaj uda trafić. Pierwsza saszetka z Miro Radowiczem. Bazówki będę przelatywał szybciej. O, mamy Wojtka Szczęsnego. Fajnie. Marco Djuricin, fans favorite, karta Ferencvarosu, Budapeszt. I lecimy z drugą saszetką. Mam nadzieję, że udało się wybrać taką puszkę, że nie będzie pustego przebiegu. Ale no zobaczymy, bo niestety w tej edycji się często zdarzają. Szkoda, bo jest sporo kart do zebrania, około 60 chyba tych specjalnych i 66 bazowych. Mamy kartę 11 z Porto, Casillasa tutaj w bramce, André Silva, fajnie, karta 11. Jedyna karta z Filipem Lamem w tej kolekcji to właśnie karta 11, więc będę poszukiwał tej karty do kolekcji tutaj update'owej oraz do kolekcji kart z Filipem Lamem. Więc to już wiem, że jedyna karta, która może wpaść. No i niestety Kupczyński. Nie, że niestety on, no ale niestety kolejny, pierwszy pusty przebieg, czyli się zdarzają. I mamy tutaj André Silva, czyli napastnika Porto. Widzieliście go tutaj na karcie 11, a tu mamy limitkę z tym zawodnikiem. 4 saszetki zostały. A nie, przepraszam, 5 saszetek. Teraz lecimy z tą czwartą. Już dwie limitki tam zaprezentowałem. Zobaczymy, co się tutaj kryje. Bazóweczki. Pewnie będzie łatwo zebrać. Będzie sporo kompletów. Oprócz mamy Volkana Shena, Game Changer z Fenerbahce Stambuł. Karta numer 120. Te karty ekstra bardzo fajnie wyglądają. Zobaczymy, czy w Road to Russia również takie karty zrobią, czy jaki tam typ wymyślą sobie. Wszystko już niedługo, bo za niecały miesiąc wersja niemiecka wychodzi już pod koniec kwietnia, później pewnie w maju w Polsce to wszystko będzie. Mamy tutaj kolejne bazówki. Paredes. I kartą specjalną jest Fans Alphonse Areola z PSG. PSG Eindhoven, karta Fans Favorite. Lecimy z szóstą już saszetą. Semedo Onana. Niestety te puste przebiegi trochę smucą, bo kolejny Fans, Sebastian Drussi z River Plate.
bo te puste przebiegi, jak ktoś kupi sobie jedną saszetkę w sklepie i trafi 6 bazówek, no to to smutek będzie dla takiej osoby. Draxler, Julian Draxler, nowy nabytek PSG Eindhoven i PSG Paris Saint-Germain, co ja mówię, PSV Eindhoven, połączyłem dwa zespoły. Bardzo dobry zawodnik, niemiecki. Mac, już mi się kojarzy, że był chyba tu, Martinez. Mina, chyba te karty były. I mamy Sebastiana Drusiego. Kurczę, powtórkę Fansa. No zaraz, kurczę, już nie pamiętam, czy 3, 4, 5. A nie, to akurat w tej saszetce nie było, no ale już myślałem, że takie same bazówki i taka sama karta specjalna się tutaj trafiła. Dużo tych saszetek nie otwierałem, a tu przez otwarcie tej puszeczki już się pojawiają powtórki. I to w tej jednej puszce. Lecimy z ostatnią saszetką, ósma saszetka. Flamengo André Gomes. O, mamy kolejnego Polaka, był Wojtek Szczęsny, jest nalepa. I mamy kartę 11 z Juventusu. Więc widzicie, pojawiły się tutaj dwie karty 11, cztery fansy oraz jedna karta ekstra. Nie było tutaj power upa w tej puszeczce, a kartą limitowaną ostatnią jest Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kończy tutaj dzieła limitkowego, więc mamy cztery limitki, nie są złe. Cristiano Ronaldo, Julian Draxler, André Silva i Joel Weltman, więc spoko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Ja w planach mam jeszcze jeden blister z Biedronki, bo sobie taki jeden zakupiłem. Zestawu startowego z Biedronki nie kupię, ale jeszcze będzie właśnie zestaw startowy, co są dwie limitki. Oprócz tego może jeszcze w jedną puszkę taką dużą zainwestuję. No i będę czekał pewnie na wyprzedaż z tej kolekcji, bo jakoś mam jeszcze inne wydatki. Na inne karty potrzebuję pieniążków, więc w tym update'cie na pewno nie będę jakoś tak szalał. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was na kolejny filmik. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!